Przywieź go ze sobą, a będę ci bardzo wdzięczny. Dla mnie i wszystkich moich poddanych to bardzo ważne. To będzie wielki rarytas. U nas od dawna już nie ma Żyda na lekarstwo, a jest nam właśnie potrzebny. Zatem i na twojego Żyda spadnie niejedna łaska pańska, otrzyma niejeden podarek. Bóg z tobą. Tak pisał pan cesarz z Hiszpanii. Gdy graf przeczytał ten list, był zadowolony, był prawie szczęśliwy. Wzywa pośpiesznie i o porze niezwykłej Pinkasa do dworu. Mój Pinkasie, powiada, posłuchaj, jedziemy pojutrze razem do Hiszpanii. Zaprasza mnie pan cesarz i bardzo mnie prosi, bym przywiózł ciebie. Przeglądnij jeszcze raz moje stroje i sam przygotuj się do drogi, a teraz bywaj zdrów. Pinkas osłupiał. Bladł i czerwienił się na przemian. Chciał coś mówić, ale szlachcic skinął tylko głową i odszedł. Nogi ugięły się pod Pinkasem. Niewiele myśląc, niesiony strachem jak na fali, pędzi do rabina. On, to jest wielki rabin z Ostrej, wiedział już wszystko. Nie oderwał głowy od książki, uśmiechnął się i rzekł: jedź. Pinkas wpadł w rozpacz. Jakżeż jechać między obcych, między niewiernych? Jeść nieczyste razem z nieczystymi i do Hiszpanii? Ktoż nie wie, co znaczy Hiszpania, jak tam dręczono, wyniszczano Żydów. On przerwał Pinkasowi: weź ze sobą śmiertelną koszulę. Dał znak ręką, zanurzył się w książkę. Pinkas odszedł ledwie żywy. Opowiedział wszystko żonie, pożegnał się z rodziną. Płakali razem całą noc, pewni, że już się nigdy nie zobaczą. Szlachcic wyruszył ze świetnym orszakiem. Tuż za karocą jechał furgon, zapakowany za pomocą Pinkasa, starannie okryty płachtami, wiózł same stroje, wszystko roboty Pinkasa. Gdzieś tam na samym końcu orszaku, na furce, razem z ciurami jechał Pinkas. Codziennie kazał go wzywać szlachcic, aby sprawdzić, czy nie ma, broń Boże, jakiejś składeczki, czy jakieś rysy, zmarszczki na jego sukniach, czy nie należy czego poprawić. Po wielu tygodniach jazdy uciążliwej, po przeprawie przez morze, przybyli do Hiszpanii. Rycerzy i dam. Szlachcic odziany w najlepsze szaty podszedł do cesarza w ukłonach. Tuż za nim dreptał Pinkas. Nikt nie witał szlachcica, nikt nie zwrócił na nią uwagi. A cesarz, zaniepokojony wśród powszechnego gwaru, zapytał tylko: a gdzież jest ten Żyd? Odwrócił się szlachcic i wskazał na Pinkasa. O, to jest właśnie mój krawiec, Pinkas. Ach, to jest Żyd? Cesarz prędko wstał z tronu i podszedł do Pinkasa. Patrzał nań, patrzał długo, wreszcie odwrócił wzrok, cały przemieniony, szczęśliwy. Przywitał się wtedy łaskawie ze szlachcicem. Kuzynie, rozumiesz teraz?
Oddałeś nam nieocenioną przysługę dla zbawienia naszych dusz. Wiadomo ci chyba, że Żydzi są największymi wrogami chrześcijan. A wiara święta nakazuje nam kochać nieprzyjacioły nasze, lecz skąd ich wziąć? Teraz popatrzyłem na nich, teraz pokochałem go i czuję, że będę zbawiony. A ty, kochany nasz Żydzie, powiedz, co chcesz za to? Zgnębiony Pinkas nie wiedział, co się doń mówi. Z początku tkwił jak słup w ziemi, potem kiwał się i kłaniał bez przerwy. Tymczasem cesarz osobiście zawiesił mu na szyi sznur pereł, rozkazał odmierzyć dużo miar dukatów. Przyprowadzili doń wielbłądy i konie. Prócz tego kazał przynieść sukno, złotogłowie i Bóg wie co jeszcze. Za cesarzem stali w pogotowiu w szeregach dostojnicy kościelni, świeccy, arcybiskup Hiszpanii, po czym arcybiskupi poszczególnych prowincji i tak dalej, każdy z nich z kolei spoglądał długo na Pinkasa i każdy tajał powoli, jak śnieg w górach taje na wiosnę. Tajał jakby od słońca, od ciepła, które promieniowało z miłości powszechnej. Każdy odchodził podniesiony, uszczęśliwiony. A potem darzył Pinkasa, czym mógł. Zasypano go darami. Mimo powszechnej miłości postawiono jednak przy nim uzbrojone warty. Tymczasem wieść o tym wszystkim dotarła do sąsiednich krajów. Dotarła w końcu i do Rzymu. Papież wysłuchał dokładnie relacji. Zaniepokoił się, pospieszył osobiście do Hiszpanii. Otoczony najświetniejszym orszakiem, wśród bicia dzwonów i strzałów armatnik przystąpił do Pinkasa. W ręku miał czarowny ametyst, przed którym wszyscy chylili głowy. Patrzył czarnymi, ostrymi oczami tak przenikliwie, że Pinkasa aż zakłuło coś poniżej wątroby. I to ma być Żyd? Zapytał głosem suchym i ostrym. Twardy dźwięk tych słów nagle przypomniał Pinkasowi dzieci, żonę, matkę, jakby je zobaczył przed sobą. Bliżej, dalej. Stójcie, chrześcijanie! To nie jest żaden Żyd, to zwyczajny drapichrust. To pewnie oszust, a raczej cymbał zuchwały, który zakpił sobie z was i z waszego zbawienia. Wasze zbawienie jest zagrożone! To nie sztuka pokochać takiego jak ten. Gdybyście zobaczyli Żyda prawdziwego, prawdziwego wroga, wtedy zrozumielibyście, co znaczy kochać nieprzyjacioły. A ty, nieboraku, za to, żeś śmiał narażać zbawienie tylu dusz chrześcijańskich, niezwłocznie zginiesz. Tłumy zakotłowały się jękiem grozy. Ujęto Pinkasa, związano go. On, pomny słów rabina z Ostrej, zawsze pod wszystkimi strojami nosił śmiertelną koszulę. Teraz zrozumiał po co. Wówczas odezwał się po raz pierwszy, zaklinał się, że on Żyd najprawdziwszy, że przecież to można sprawdzić. Ale w Hiszpanii nikt Żydów nie znał, nikt nie pamiętał Żydów. Sprawdzić nie było komu. Cesarz łagodzić chciał, nawet kręcił się zakłopotany. Ostatecznie nikt się za nim nie ujął, tylko jeden szlachcic. Tymczasem tłumy ludzi, co biedniejszych, zaczęły się zbierać, szebrać. W końcu nawet zburzyły się nie na żarty. Oddajcie nam Żyda! Chcemy Pinkasa! Chcemy zbawienia! Głosy te dotarły do dostojników. Może pod wpływem tego wszystkiego panowie podzielili się na dwa obozy. W końcu papież rozmyślił się. Człowiecze, daję ci ostatnią sposobność. Możesz udowodnić, że jesteś Żydem. Stąd o mil 30 na zachód słońca jest góra, a za nią jeszcze wyższa góra. Musisz wyjść na tę pierwszą górę, potem wdrapać się na drugą, ale na sam szczyt. To sobie zapamiętaj, jeśli wrócisz stamtąd zdrów i opowiesz prawdę, coś tam widział, to i Żyd, wszystko w porządku. Idź z Bogiem, jeśliś Żyd, tak powiedział papież. Aż kolka mnie przeszywa,
kiedy sobie wyobrażę, jak ten Pinkas szedł tamtędy w góry, w to pustkowie. Tam to już on był prawdziwy rarytas. Ohoj, kompletny rarytas. Tam nie tylko Żyd rarytas, tam w ogóle człowiek rarytas. Nawet zbójców nie ma, nawet wilków nie ma. Wyżej gołe skały, aż do nieba i już drapie się on na te skały, jeden dzień i drugi. Już ta śmiertelna koszula mokra, już i wyschła, już stężała jak rogoża. A on nie umiera, im wyżej tym straszniej, bo widać powrotu nie ma. Szedł tak kilka dni, kto tam wie jak długo. Doszedł do wierchu, myślał, że odpocznie. Ale co to za wierch? Parę kamieni ostrych jak noże. Ani siąść nie ma, ani stać nie ma gdzie. A dalej znów sterczy taka góra iglasta pełna lodu. Idzie dalej. Ale gdzie tam idzie? Drapie się, sam podrapany, posiniaczony. Nogi sobie powykręcał, ręce odmroził. Raz się dobrze przestraszył. To się już nie boi, to mu wszystko jedno. Powoli krok za krokiem lezie jak mrówka po ścianie. No i nie wie jak długo się tam drapia, na górze o dziwo równo było i przestronnie. Rozgląda się dalej i widzi coś jakby ślad ludzkiej roboty. Kamienie ułożone równo, starannie niby stół, podchodzi bliżej, oczom ledwie wierzy. A tam napis po hebrajsku, że oto tu grób starodawny arcykapłana Arona. I napisane na kamieniu słowo wielkie, święte. A jeszcze tam coś tak pisze, że wolno by je wymówić takiemu, co tu przyjdzie. Padł na kolana do modlitwy, wzniósł oczy do nieba i wtedy zobaczył gdzieś tam daleko, wysoko, głęboko w powietrzu coś takiego, na co on jeden tylko miał oko. Oto wielka, groźna, straszna fałda zagięła się i nad całą Hiszpanią wisi i nad całym światem. To ci, bratku, fałda. W sam raz. Jaka czarna. Co tam czarna? Węgiel nawet naprzeciw niej to jak biała bułka. Jakaś czerwona. Co znaczy czerwona? Rozpalone żelazo to tylko różowość. Główna fałda. Od niej wszystkie fałdy. Wtedy przeraził się. Zapłakał. Modlił się, jęczał, prosił, aby Pan Bóg oddalił tę fałdę. I niech to już z nim dzieje się, co chce, i niechaj z jego rodziną dzieje się, co chce. Niech tylko ta fałda się rozegnie i rozprasuje. I jak to się stało, nikt nie wie. Ale piszą stare książki, Pan Bóg wejrzał na biednego krawca, na jego modlitwę. Czy też może on, sam rabin z Ostrej, to się wdał? Rozeszła się fałda. Wygładziła się. Było jasno, wesoło. Dobrze na świecie. A widno daleko, daleko na Boży świat. Krawiec spokojnie zeszedł sobie drugą stroną góry, dobrym, szerokim płajem aż do doliny. Powoli doszedł do cesarza, do papieża i do swego grafa. Graf ucieszył się swym krawcem. Cesarz był łaskaw na rarytasa. Papież patrzył długo i bystro. Czekał, co powie Żyd, a gdy Pinkas powtórzył mu wszystko dokładnie, co do joty, zadumał się papież i powiada w końcu do Pinkasa. Mój Żydzie, tak, to wszystko prawda. Jesteś Żydem, wszystko w porządku. Możesz iść sobie do swego pałacu, żyć spokojnie. Nam to jedno tylko koniecznie powiesz. Czego sobie życzysz? Wszystko ci będzie spełnione, abyś nie został bez jakiejkolwiek nagrody. Pinkas radosny był jak nigdy dotąd, a taki wesoły, jakby się mu udał najlepszy garnitur. Miał ochotę śpiewać, a może i nawet zatańczyć. Kochani panowie, Bóg z wami, wy, panie papieżu,
I panie cesarzu, i mój własny jaśnie panie grafie, ja was naprawdę bardzo lubię. I teraz wszystko rozumiem. I właśnie dlatego mam do was taką wielką prośbę od serca. Przyjmijcie ode mnie te skarby, któreście mi dali. Wy i inni panowie. Te pałace, wielbłądy, konie, brylanty, aksamity. I zróbcie z tym, co chcecie. A mnie najprędzej już teraz odstawcie do mego kraju, do Ostrej, do mego rabina. I pokój z wami, Shalom Aleichem. Może panom tym wielkim było wtedy trochę przykro, ale słowo się rzekło. I znów pojechał Pinkas przez wody, przez góry, przez ziemię dalekie do Polski. I już się nie bał wcale, a choć zmęczony, śpiewał sobie. A gdy przyjechał wreszcie do Ostrej, choć była już noc, nie poszedł ani do rodziny, ani do dworu, tylko wprost pognał do niego, do rabina. On nie spał wcale. On wszystko wiedział. Oderwał oczy od książki i wzniósł je ku niebu. W izbie zrobiło się jasno, jak w dzień. Powiada on cicho. Czemużeś jeszcze nie czekał? Czy nie wiesz, że gdy ta fałda nad światem, Mesjasz jest wtedy najbliżej świata? Potem dał znak ręką, znów popatrzył do książki. W izbie pociemniało, a Pinkas poszedł sobie spać do swojej rodziny. Tak piszą książki stare i taka jest prawda o rarytasie. A zdarzyło się, że w tej samej wsi, co Pinkas, w Ostrej, mieszkał taki jeden Żyd, który miał strasznie małą chałupkę. Za to dzieci miał chyba 15. I przychodzi ten Żyd do rabina i mówi: Rebe, mam 15 dzieci, a chałupkę taką małą. Strasznie, ale to strasznie nam ciasno. Rabin nie, głowy znad księgi nie podnosi. I mówi: kup sobie kozę. Jak to kozę mam sobie kupić? Przecież tam już w ogóle nie ma miejsca. Kup sobie kozę. No i człowiek ten za radą rabina kupił sobie kozę. No teraz to już im było naprawdę ciasno, a koza jeszcze, wiecie, pachnie i w ogóle. I po jakimś czasie nie wytrzymał. I znowu przychodzi i mówi: Rebe, no teraz to już jest nam tak ciasno, że się w ogóle nie da wytrzymać. Co ja mam zrobić? Rabi, poradź. A teraz oddaj kozę. I Żyd tak zrobił i nagle się okazało, że w domu jest mnóstwo miejsca. Ja zjadam dwie indyczki, 12 twardych jaj i bibek od perliczki i kotlet de volaj. Ja żrę kabaczki, szpinak i warzyw różnych 100. Mnie po szpinaku wzdyma, lecz wciąż chce mi się go. Doktora pytam, może to soliter tak mnie gryzie, co mi wlazł. Receptę dał, pieniądze wziął i kazał przyjść za tydzień jeszcze raz. Mam skąpą ciotkę Rojza, to ona mówi mi: jadł kaszę mannę Mojżesz, to możesz jeść i ty. A mnie się chce szaszłyka, rumsztyka ugryźć gęs i z namiętnością łykać rozkoszne sztuka mięs. Doktora pyta, może to soliter tak mnie gryzie, co mi wlazł. Receptę dał, pieniądze wziął i kazał przyjść za tydzień jeszcze raz. Thank you.
rację. Mi się robi wstyd, że tak pieniądze tracę, jak ja by nie był Żyd. A gdy przychodzi kelner, ja wołam, daj pan nóż. Czy trefne, czy koszerne, nieważne, byle już. Doktora pytam, może to soliter tak mnie gryzie, co mi wlazł. Receptę dał, pieniądze wziął i kazał przyjść za tydzień jeszcze raz. Pistolet wziąłem i trach, trach, doktora strzelbowałem zamiast pić. I teraz ja mam taki strach, że całkiem jeść przestanę. Jak tu żyć? Cicho szepnęło, to jest on. Nie wiem dlaczego, wszak byłeś obcy. Są w mieście inni chłopcy. Ciebie pamiętam z tamtych stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku, zawsze tak pełnym krzyku, wszystko umilkło, nawet ja. Ty uśmiechnąłeś się wtedy do mnie.